zajmuje się jakąś częścią tej albo energetyki, albo częścią związanej z promieniowaniem i uznaliśmy, że warto podzielić się tą wiedzą, szczególnie, że promieniowanie często budzi nieuzasadnione obawy. Ładnie nazywamy to radiofobią, czyli takim panicznym, irracjonalnym lękiem przed promieniowaniem, więc chcemy pokazać, że nie ma się czego bać, to jest dużo, dużo problemu. A co znajduje się dzisiaj w sali? Może Pan nam powiedzieć, jak to się wyglądało, czego użyliśmy wiedzą? Tak, w ramach naszej wystawy mamy tutaj 7 stanowisk, które poświęcone są różnym aspektom, zarówno jeśli chodzi o samą fizykę promieniowania, fizykę rozszczepienia jądra atomowego, to co jest promieniotwórcze sztucznie, a co jest promieniotwórcze w sposób naturalny. Tak jak sól kuchenna, każdy z nas lub to co jemy, po rzeczy czysto energetyczne, takie jak produkcja energii i przez energetykę jądrową i przez na przykład odnawialne źródła energii. Jest okazja podyskutować o tym, jakie wady i zalety ma każda z sposobów generowania energii oraz o tym, z jakimi problemami każda się spotyka. Bardzo zachęcamy do zadawania pytań, bo to jest najważniejsza część. Wykład można sobie obejrzeć w internecie albo przeczytać w książce, ale w książce kiepsko zadaje się pytania. A o co się nie będziecie się pytają? Dopiero tutaj mieliśmy jedną klasę, więc jeszcze mamy za małą próbkę. Natomiast w innych szkołach często padają właśnie pytania albo o to, czy ten ołówek można zabrać, albo właśnie pogłębione pytania o to, a dlaczego tak, a skąd my właściwie to wiemy. To nie jest sztuka przyjść i powiedzieć, że coś jest tak i tak, no ale dowolną rzecz możemy w taki sposób powiedzieć, ale skąd my to wiemy. Więc czasami pytają, żeby wiedzieć głębiej, skąd wiemy, że te izotopy promieniują w taki sposób, a skąd wiemy, że jest ich tyle. Co szkoła, co grupa, co podgrupka jest zupełnie różne. Właśnie, szkoda jest takie uczynienia. Czy macie jakiś sposób na to, żeby przekazać ludzi taką wiedzę w tak łatwy sposób, czy jest w łatwy sposób, czy te rzeczy są właśnie trudne? Przede wszystkim nie ma trudnej wiedzy, są tylko wiedzy nauczyciele, którzy zapominają o tym, że to, co mówią, ma być zrozumiałe. Jeśli uczeń czegoś nie zrozumiał, to jest wina nauczyciela, który to źle wytłumaczył. Poza oczywiście przypadkami, że uczeń nie chce się tego nauczyć. Więc my stawiamy przede wszystkim na rzeczy jak najmniej teoretyczne, jak najbardziej praktyczne. Więc jeśli o czymś mówimy, to pokazujemy. Jeśli mówimy o promieniowaniu, to mamy detektory i pokazujemy, że ono jest. Natomiast druga rzecz, jak najwięcej staramy się pokazywać rzeczy praktyczne. Teorie warto znać, żeby rozumieć, co się dzieje, ale jednak najłatwiej się uczy, jeśli widzimy jakiś cel w tym, co robimy. Ja akurat jestem fizykiem medycznym, więc dla mnie też nauka o promieniowaniu to nie jest uczenie się dla uczenia, tylko to jest uczenie się po to, żeby leczyć ludzi z nowotworów przy procesach radioterapii albo medycyny nuklearnej. Natomiast też się zmieniamy na stanowiskach. Ja osobiście najbardziej lubię stanowisko poświęcone izotopom i promieniowaniu radioaktywnemu, dlatego że mam wrażenie, że tutaj jest najmniej tego w szkole i tu jest najwięcej nieporozumień. Ale zapraszam na każde. No i dla każdego ucznia coś może się podobać innego i jest to zupełnie porządku. Wyłącznie czysta woda, a to się uładnia z strony kominowej jest tylko i wyłącznie czystą parą wodą. Do promieniowania to się znacznie mniej. Już z tych panów nie wyobrażę, tam jest nas w stanie uchronić przed promieniowaniem beta, które emituje ta forma, która jest ten zegarek. Znaczy w każdym tym promieniowaniu możemy się uchronić w różny sposób. Przed promieniowaniem alfa to będzie zwykła cienka trakta papieru, przed promieniowaniem beta to będzie alfa.
Wczoraj dzisiaj odbywa się jarmark świąteczny u nas w szkole. Zapytam, tutaj właśnie mamy jednego z naszych uczniów. Jak się bawisz? Bardzo dobrze, jedzenie jest świetne, wyśmienite, polecam, bardzo dobre. Bardzo tanie przede wszystkim. O. Czy uważasz, że taki jarmark świąteczny jest dosyć potrzebny, aby ten klimat i ta atmosfera świąt właśnie jakby zapanowała u nas w szkole? Kurczę, no ogólnie rzecz biorąc, to już nawet czuję, znaczy śniegu nie ma, nic nie ma, ja czuję jeszcze klimat świąteczny, wszyscy przebrani, jedzonko świąteczne, no dla mnie wyśmienicie, nie? A który Mikołaj Ci się najbardziej spodobał? To mam mówić nazwiskami? Rzucać? Możesz powiedzieć na przykład, która skrzyneczka była najładniejsza? No to pan Wrona miał najładniejszą skrzyneczkę, nie? No tam pełno słodyczy. Wiadomo. A czy jest coś na przykład, co zasmakowało Ci najbardziej na jakimś, wiesz, na którym ze stoisk? Właśnie to trzymam, proszę. Zobacz. A z jakiej to było klasy? Oj, nie wiem, żebym miał wiedział. Tamtego. Tam, o, zobacz, tam. Czy chciałbyś może kogoś pozdrowić i złożyć życzenia świąteczne? Pewnie, pozdrawiam moją mamusię gorąco i rodzinkę całą. Dobrze, również pozdrawiam mamusię, dziękuję za wywiad. Są naleśniki, ciasto, babeczki i także tosty można, tylko że akurat są w trakcie robienia. A ile u was dziewczyn jest na stoisku? Cztery sprzedające i jeszcze dwie osoby robią tosty, tak jak wspomniałam. A widziałaś może na innych stoiskach, co najbardziej ci się tak wbiło w uwagę? No wystrój, nie? W większości właśnie bardzo ładnie ustrojone mają to jedzenie, co u nas na stoisku nie jest szczególnie... No. Ale wiadomo, to nie jest, to smak się liczy, nie wygląd. A może właśnie z kolędy, która Ci się najbardziej podoba? Wiadomo, jeszcze dopiero druga kolęda, ale może możesz jakoś ocenić już. Przybierzeli do Betlejem, myślę. Tak, zdecydowanie. A Wasza klasa będzie też śpiewała? Nie, niestety nam się nie udało. Ale próby były. Oczywiście, jak najbardziej. A jaką piosenkę śpiewaliście? Lulejże Jezu. Jak się Panu podoba kiermasz? A kiermasz? No fajny. Już też zrobiłem zakupy. Dużo rzeczy kupiłem, bardzo dużo. Na choinkę i do jedzenia. A co najbardziej Panu smakowało do jedzenia? Jeszcze wszystkiego nie posmakowałem, ale takie ciasto z kokosem było dobre. A czyli widzę miłośnik kokosów, dobrze. A tak, czy Pana klasa wychowawcza? Ma Pan może teraz klasę wychowawczą, która właśnie by śpiewała albo może miała stragan swój? Niestety nie, albo na szczęście. A która z klasa może najbardziej się Panu spodobała, tak śpiewając albo nastragany właśnie? Za krótko jestem, żebym udzielił tutaj konkretnej odpowiedzi, ale ten występ przed chwilą, czyli to była klasa pierwsza D chyba, no taka instrumentalna była. A czy myśli Pan, że taki jarmark świąteczny jest potrzebny, aby odczuć tą atmosferę świąt u nas w szkole? No pewnie, że tak. Święta się zbliżają. Cel szczytny z tego, co wiem. Tylko niektóre rzeczy są, chyba uważam, że za tanie nawet, za dobre ciastko zapłacić 50 groszy, a może dlatego, może i dobrze. Dobrze, dziękujemy ślicznie za wywiad. Serdecznie dziękujemy i raz jeszcze wszystkiego najlepszego.